Dzień dobry, tu Kwadrans z klimatem, podcast Centrum UNEP GRID Warszawa, w którym bierzemy pod lupę największe stojące przed ludzkością wyzwanie i sprawdzamy jego oblicza. Nazywam się Bartłomiej Kozek, a dziś w naszej audycji gościmy Aldo Vargasa Tetmajera z Krajowego Punktu Urbact przy Związku Miast Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chciałbym zacząć od pytania, w jaki sposób miasta wpływają na kryzys klimatyczny, no i jak mogą zmniejszać swój negatywny wpływ na klimat? Dziękuję za to pytanie i za zaproszenie do podcastu. Pytanie bardzo interesujące, ale niezwykle złożone w odpowiedzi i tutaj musiałbym bardzo dużo rzeczy wyjaśnić, żeby przybliżyć na ten temat. Raczej się skupię na tym, żeby powiedzieć, dać taki rys tego, czym to zjawisko jest w ogóle, kryzys klimatyczny w kontekście miasta, właściwie miasta, wpływ miasta na kryzys klimatyczny. Trzeba zrozumieć jedną rzecz, że to od tak zwanej rewolucji neolitycznej, przynależności trybu koczowniczego na osiadły, nasz stosunek i wpływ na środowisko zaczął ulegać zmianie i to radykalnej. Od tego czasu oczywiście po wielu wiekach pojawia się zjawisko, jakim jest miasto. I pojawienie się miast spowodowało diametralnie inną relację gatunku ludzkiego do środowiska. To oczywiście widać w kulturze, ale przede wszystkim w samym środowisku. Cała gospodarka kultur ludzkich wytworzyła się wokół, w i dla miast. Miasta mają pośrednio i bezpośrednio zasadniczy wpływ na środowisko naturalne i przeważnie jest ten wpływ jest negatywny, w sensie po prostu niszczący. Choć oczywiście natura potrafi się w dużym stopniu dostosować do warunków miejskich, to wiemy. W miastach trzeba wiedzieć, że w miastach obecnie żyje większość ludności świata. Od 2007 roku datuje się, powiedzmy, ta zmiana demograficzna w strukturze, powiedzmy, zamieszkiwania ludzkości na planecie Ziemi. Od 2007 roku więcej niż połowa ludzi mieszka właśnie w miastach. W niektórych miejscach jest to, ten procent jest oczywiście wyższy. Średnio dla Europy to 75%. Dla Polski na przykład jest to 63%, ale są takie kraje jak Belgia, gdzie w zasadzie prawie wszyscy mieszkańcy mieszkają w mieszkańcy kraju, ludność danego kraju, tego kraju jest mieszkańcami miast. Miasta konsumują ogromne ilości zasobów i produkują ogromne ilości zanieczyszczeń oraz odpadów. Sama konsumpcja energii na terenie Unii Europejskiej to wzrost z poziomu nieco ponad 1 kWh na mieszkańca w latach 60., czyli 60 lat temu, do poziomu powyżej 6 kWh na mieszkańca w obecnych czasach. To jest gigantyczny skok, zasilany w głównej mierze konsumpcją energii z nieodnawialnych źródeł, czyli węgiel, ropa itd. Inny wpływ, jaki miasta wywierają na środowisko, to jest oczywiście zasklepienie gruntów. Miasta się rozrastają, więc coraz więcej jest asfaltu, betonu, płytek chodnikowych itd., itd. Zmniejsza się z tego tytułu absorpcja wód, powstają zjawiska takie jak ciepła, a w ogóle i nie tylko w samych miastach, naokoło mamy również wpływ w postaci tego, że produkcja rolna, bardzo mocno uprzemysłowiona, jest właśnie produkowana na potrzeby miast. I ta produkcja rolna, która ma swoją specyfikę, ma też ogromny wpływ na środowisko. Negatywny wpływ. Do tego dąży trzeba zanieczyszczenie rzek i powstawanie różnego rodzaju zjawisk związanych z wodą, pojawianie się chociażby tych pływających wysp na oceanach, wysp plastikowych, które też mają swój wpływ na klimat. I źródłem tego zanieczyszczenia są przede wszystkim miasta. To my się dokładamy naszymi workami plastikowymi i innymi odpadami do tego rodzaju zjawisk, do tych nieciekawych zjawisk na planecie Ziemi. Człowiek w mieście
Oczywiście produkuje znacznie mniej naturalnych rzeczy w porównaniu na przykład z mieszkańcami wsi, za to konsumuje nieporównywalnie więcej niż przeciętny mieszkaniec wsi. Cała kultura miejska nastawiona jest na konsumpcję dóbr, które nam są nie są nam niezbędne do przeżycia. Więc ogólnie ten wpływ jest bardzo negatywny. I źródło kryzysu klimatycznego de facto jest właśnie widoczny, jest powodowany tym, co się dzieje w miastach. To właśnie chciałbym się zapytać, bo teraz mamy taki pierwszą stronę medalu, taką stronę negatywną, taką stronę tych negatywnych efektów na klimat, czy szerzej na środowisko. Ale teraz pytanie o to, co miasta, w jaki sposób miasta mogą być rozwiązaniem tego typu problemów, czyli jakie inspirujące przykłady rozwiązań z miast, no, z różnych rejonów świata, chciałbyś widzieć w realizacji w polskich miejscowościach, co mogłoby sprawić, że żylibyśmy w bardziej właśnie takich zielonych, bardziej przyjaznych dla ludzi i środowiska miastach? Tutaj trzeba by zrozumieć też jedną rzecz, bo oczywiście można przytoczyć przykłady różnych ciekawych rozwiązań. Warto jednak, jeśli rozmawiamy o mieście, o rozwoju miasta, o tym, czym miasto jest, jak ono wpływa na klimat, trzeba zrozumieć, że myślenie w kategoriach, jak zmniejszać negatywny wpływ miast na klimat, samo to pytanie jest niezwykle też złożone, samo w sobie. Trzeba najpierw zrozumieć fakt, że miasto jako takie ma zapisane w swoim kodzie DNA ten negatywny wpływ, bo no, po prostu wyrosło w pewnych warunkach. To jest miasta obecnie, to są wyniki, powiedzmy, rewolucji przemysłowej, która trwa już parę wieków i która się teraz nasiliła w wieku XX i XXI. Więc żeby zmienić ten stosunek, zmienić ten wpływ na klimat ze strony miasta, to trzeba by zmienić w ogóle sposób funkcjonowania miasta. Nie jest to rzecz łatwa, absolutnie. Zdaję sobie z tego sprawę ja i każdy, kto się zajmuje tym tematem. Trzeba by w ogóle zmienić podejście do tego, jak funkcjonuje miasto w przestrzeni, a przede wszystkim w środowisku naturalnym, jak jest relacja miasta ze środowiskiem naturalnym. I to jest w pierwszej kolejności oczywiście sięganie po zasoby naturalne. Jeśli chodzi o chociażby o przykład wody w mieście, to jest przykład prosty, ale jeden z bardzo wielu oczywiście. Ale polegający na tym, że sam system wodny, czyli to, jak woda wpływa do miasta, jak ona funkcjonuje, jak istnieje w mieście, jak ona jest i wypływa z miasta, mogłaby być i powinna być tak zagospodarowana, że będzie ona funkcjonować z korzyścią dla środowiska naturalnego w mieście i dla mieszkańców. W związku z tym na zasadzie takiej, że zamiast być elementem na przykład niszczącym w trakcie opadów nawalnych, niszczącym przede wszystkim dlatego, że sami stawiamy pewne bariery dla wody w postaci kanalizacji cieków wodnych albo no, zamykania ich w różnego rodzaju rurach, powinna raczej się znajdować w mieście w sposób naturalny, to znaczy rozlewać się w małych, mniejszych zbiornikach, zasilać system wodny miejski tak, aby nie przeszkadzać zarówno życiu w mieście, jak i samym cyklom wodnym. I tego rodzaju rozwiązania oczywiście już funkcjonują na świecie, zresztą są promowane w wielu miastach europejskich, w Polsce zresztą też. I w tym kierunku idzie ogólnie polityka miejska europejska, polityki miejskie europejskie, żeby lepiej tą wodą zarządzać w mieście. To jest tylko jeden przykład. Innym przykładem jest kwestia jakości powietrza, czyli zarządzanie emisjami w taki sposób, albo redukcja emisji dwutlenku węgla w taki sposób,
żeby miasta nie były źródłem albo zmniejszyły swój udział w produkowaniu emisji dwutlenku węgla. A to oznacza zmianę w transporcie, zmianę w ogrzewaniu, zmianę w funkcjonowaniu, wykorzystywaniu w ogóle energii. No, listy przykładów tego rozwiązań to jest oczywiście mnóstwo. Sądzę, że nie, nawet nie warto tutaj zaczynać i wylistowywać, bo byśmy nie skończyli przed kolejnym tygodniem. Tak, ale chciałbym się i tak ciebie zapytać, bo poruszyłeś ten wątek tego, że zmiany dzieją się również w polskich miastach, więc co polskie miasta robią, by redukować swoje emisje i przystosowywać się do tych już obserwowanych efektów kryzysu klimatycznego? No, z jednej strony, to znaczy ty tak, z jednej strony można by powiedzieć z pewnym bólem, że oczywiście to robią miasta zdecydowanie za mało. Ale też kiedy mówimy o miastach, to dokładnie o kim mówimy? Mówimy o władzy samorządowej, czy mówimy o mieszkańcach i użytkownikach przestrzeni miejskiej, czy też mówimy o instytucjach w ramach miasta funkcjonujących, niekoniecznie będących odpowiedzialnych za zarządzanie miastem w sposób bezpośredni, ale mający duży wpływ na nie. Więc to trzeba by najpierw sobie wyjaśnić, ale pozostawiając to troszkę na boku, powiedziałbym, że miasta w Polsce działają, przynajmniej wiele z nich działa w tym kierunku. Chociażby mamy przykład miasta Krakowa, który jest pierwszym miastem w Polsce, który wprowadził ograniczenia, właściwie likwidację ogrzewania za pomocą paliw stałych, czyli czy to węgiel, czy drewno, tym już w Krakowie palić nie wolno, w związku z tym zmniejszyła się bardzo mocno emisja dwutlenku węgla z tego źródła. Teraz trzeba by pewnego rodzaju podobne rozwiązanie zastosować w stosunku do transportu kołowego, żeby je jeszcze bardziej obniżyć. Ale też miasto nie kończy się wraz z granicami administracyjnymi i jeśli jakość powietrza w samym Krakowie nie uległa aż tak drastycznej poprawie, to przede wszystkim dlatego, że nie jesteśmy sami, w otoczeniu jest wiele gmin, których tego rodzaju rozwiązań nie ma. Ale powiedzmy, jest to pewna logika, pewna dynamika, która idzie, która się mocno rozwija, jest to wspierane przez Unię, przez władze państwowe, przez samorząd lokalny, rozwiązania idące w kierunku ograniczenia albo likwidacji powiedzmy takich zanieczyszczających źródeł ogrzewania. I to jest jeden kierunek. Inny kierunek to jest oczywiście kwestia zazieleniania miasta po to, żeby wprowadzać, poprawiać klimat w mieście. To jest wszystko to, co zamyka się w terminie infrastruktury zielono-niebieskiej, czyli zarówno zieleń w mieście, jak i cieki wodne i gospodarka wodna w mieście w sposób naturalny, który sprzyja lepszej jakości życia i lepszemu funkcjonowaniu natury oraz mieszkańców w mieście. Mhm. Tego rodzaju rozwiązania w kraju mamy oczywiście wiele. No, nie wiem, czy tutaj warto aż tak przytaczać, ale przypominają mi się rozwiązania miasta Rumi, w którym mieliśmy ostatnio możliwość w ramach naszych działań do tego, żeby się zapoznać z tymi rozwiązaniami, czy też miasta Płońsk, który z kolei promuje energetykę zrównoważoną, czyli biogazownię i no, gospodarkę odpadami i produkcję energii, która jest zdecydowanie bardziej korzystna dla środowiska niż powiedzmy te tradycyjne formy. Mhm. Takich rozwiązań jest oczywiście dużo i warto się z nimi zapoznać. A właśnie tak bardzo pokrótce, skąd można czerpać wiedzę o takich tematach, o takich dobrych praktykach, o których już troszeczkę wspomniałeś właśnie w odpowiedzi na poprzednie pytanie? Bardzo dobre pytanie i niestety odpowiedź jeszcze nie jest tak oczywista. Przykłady są, do tego, żeby po nie sięgać, trzeba by zrobić własny research, poszukiwać po różnego rodzaju programach i projektach realizowanych
w Polsce, czy w miastach polskich, w których od pewnego czasu, od wielu lat albo od niedawna realizowane są działania właśnie z zakresu energetyki, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami. I to trzeba szukać po prostu po programach i projektach i wynikach projektów. Na razie to wszystko jest pochowane po różnego rodzaju właśnie takich szufladach w różnych instytucjach, które te projekty realizują albo finansują. Ale ogólnie jest, owszem, pojawiają się inicjatywy polegające na tym, żeby tego rodzaju dobre przykłady, dobre praktyki zamieszczać, promować w bardziej widocznych miejscach. No nie można jeszcze powiedzieć, że w żadnym takim miejscu, ale są inicjatywy już oddolne osób, które chcą tego rodzaju rozwiązania powielać. W samym Związku Miast Polskich funkcjonuje taka strona dobrepraktyki.pl, w którym można niektóre tego rodzaju rozwiązania znaleźć, ale ta strona będzie na pewno rozwijana i ulepszana i będzie można z niej również skorzystać z takich przykładów. I bardzo dziękuję za ten głos. Do tej listy źródeł dodałbym realizowany przez Centrum i Ambasadę Francji w Polsce projekt Ekomiasto, no, o którym można dowiedzieć się więcej odwiedzając stronę ekomyślnikmiasto.pl. A gościem Kwadransu z Klimatem podcastu Centrum UNEP GRID Warszawa był Aldo Varga Stettmeier z Krajowego Punktu Urbact przy Związku Miast Polskich. Jeśli chcecie słuchać więcej podobnych rozmów, zapraszamy do śledzenia naszej audycji w najpopularniejszych serwisach podcastowych. Przy mikrofonie Bartłomiej Kozak. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.